Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Dmochowski-Lipski. Jestem dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Chciałem bardzo serdecznie Państwa powitać na takim dniu roboczym poświęconym temu, co nazywa się e-podręcznik, a konkretnie będziemy się zapoznawać, rozmawiać, dyskutować ze wszystkimi sprawami dotyczącymi e-podręcznika w kontekście matematyki. Witam wszystkich Państwa, nauczycieli, metodyków, autorów, redaktorów, gości innych zainteresowanych właśnie matematyką. Są po mojej prawej stronie pan Krzysztof Wojewodzic z Ośrodka Rozwoju Edukacji, który jest koordynatorem programu, pan dr Jacek Stańdo z Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka jest naszym partnerem merytorycznym, autorem tej części matematycznej, i pan Tomasz Kuczyński z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego PCSS jest naszym partnerem technologicznym, odpowiedzialnym za zbudowanie tej bazy, platformy, na której wszystkie inne, te już treściowe części e-podręcznika są budowane. Żeby do kompletu przedstawić nieobecnych dzisiaj przedstawicieli czy partnerów, instytucje zajmujących się innymi dziedzinami, to przypomnę tylko, że za edukację wczesnoszkolną odpowiedzialna jest Grupa Edukacyjna SA, wydawca komercyjny znany z Kielc, za przedmioty humanistyczne Uniwersytet Wrocławski, za przedmioty przyrodnicze Uniwersytet Przyrodniczy, tak, we Wrocławiu. Znam tą uczelnię pod inną nazwą, ale w tej chwili jest to Uniwersytet Przyrodniczy. I jeszcze mi ktoś umknął, niech pan przypomni. A, to już powiedziałem, to mi nic nie umknęło, Uniwersytet Wrocławski. Proszę Państwa, widzieliście Państwo zapewne plan dzisiejszego spotkania, on jest głównie taki merytoryczny, roboczy i szczegółowy. Natomiast rozpoczniemy, to się tak szumnie nazywa wykład, ale to trochę moje koleżanki i moi koledzy troszkę przesadzili z tą nazwą. Ja nie będę miał wykładu, to będzie takie kilkanaście minut wstępu natury ogólnej, strategicznej, bo myślę, że warto, żebyśmy zaczęli ten dzień, który, jak mówię, będzie taki bardzo szczegółowy, roboczy, konkretny, dotyczący nauczania matematyki przy wykorzystaniu e-podręcznika i samego podręcznika, ale chciałbym osadzić cały ten projekt w pewnym kontekście strategicznym. No bardzo często jesteśmy pytani, o co tutaj chodzi, jakie to ma w ogóle miejsce w strategii edukacyjnej państwa, na rynku edukacyjnym. No i tak chciałem kilkanaście minut poświęcić, żeby taki ogólny fundament tutaj położyć. Zacznijmy od takiego już naprawdę, takiej podstawy myślenia strategicznego o państwie, strategicznego, czyli sięgającego no, w założeniu dalej niż najbliższe wybory do 2030 roku. W poprzedniej jeszcze kadencji obecnego rządu powstał taki zespół doradców, powstał taki całościowy raport nakreślający, mapujący wyzwania strategiczne, cywilizacyjne dla Polski w całości. Nie tylko edukacji, ale w całości. To się nazywało trzecia fala nowoczesności, długookresowa strategia rozwoju kraju. Właściwie dotyczyło wszystkich dziedzin życia kraju, społeczeństwa w różnych kontekstach. Między innymi bardzo ważną częścią tego raportu była taka diagnoza społeczna i taka konstatacja, że trzeba przyspieszyć i pogłębić i poszerzyć proces budowy czegoś, co się nazywa kapitałem społecznym, czy kapitałem ludzi, zaufania społecznego, wiedzy, organizacji, struktur. I z tego sfera edukacji oczywiście nie tylko wyciągnęła wnioski, ale bardzo ważnym czy podstawowym komponentem tego myślenia o budowie kapitału społecznego. Więc to jest takie praźródło tego projektu. W
2012 roku, jako pochodna tego myślenia strategicznego, powstał program Cyfrowa Szkoła, rządowy program powołany do życia w kwietniu 2012 roku w formie uchwały Rady Ministrów, mający charakter pilotażowy, zakrojony w części, o czym za moment powiem, do roku 2013, a więc ta część, o której za chwilę już się zakończyła i jest w tej chwili ewaluowana, a część taka jak e-podręcznik do 2015 roku. I ten cały blok programowy, czy program rządowy Cyfrowa Szkoła składa się, jak Państwo tu widzicie, z kilku komponentów i zacznę tak troszeczkę po arabsku albo po hebrajsku, to znaczy od prawej strony, od tego zielonego bloku i żółtego. To są komponenty czy składniki, mówiąc po polsku, e-szkoła i e-uczeń i najogólniej rzecz biorąc chodziło to o to, żeby w wybranych szkołach, ponad 400 szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce, zarówno w dużych miastach, małych, jak i na wsiach, dopomóc tym szkołom w zaopatrzeniu w sprzęt, zarówno uczniów, to jest ten składnik e-uczeń, jak i szkół czy e-szkoła. To głównie finansował budżet centralny z rezerwy celowej Rady Ministrów, około 50 milionów złotych, a 11 dorzuciły samorządy w poszczególnych województwach. I tak jak powiedziałem, to jest ta część, no żeby było na czym pracować po prostu, doposażenia w sprzęt. Po lewej stronie są składniki e-nauczyciel i e-podręcznik. E-nauczyciel to jest projekt o budżecie 20 milionów złotych i jest to projekt szkoleniowy. My tutaj w Ośrodku Rozwoju Edukacji wspólnie z organizacją pozarządową Centrum Edukacji Obywatelskiej realizujemy całą serię rozmaitych szkoleń w ramach jednego z naszych programów dotyczących wdrożenia podstawy programowej kształcenia ogólnego i to jest ten komponent szkoleniowy. No i ostatni to jest ten składnik programu Cyfrowa Szkoła e-podręcznik, który tutaj jest pokazany jako składnik programu Cyfrowa Szkoła w budżecie 50 milionów, głównie finansowanym z programu operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej, ale oczywiście również jak to ma miejsce przy programach unijnych z budżetu państwa w części. I to efektem tego projektu, który prowadzimy w ORE jako lider razem z naszymi partnerami instytucjonalnymi, ma być właśnie te 18 podręczników dla 14 przedmiotów, no razy wszystkie poszczególne poziomy, klasy, więc około 60 tych tytułów czy zasobów do 2015 roku musimy zrobić. I to jest właśnie ta część, więc wyszliśmy od ogólnej strategii Polska 2030, w sferze edukacyjnej częścią realizacji tej strategii jest ten projekt Cyfrowa Szkoła i częścią projektu Cyfrowa Szkoła jest właśnie e-podręcznik. Czym ma być ten e-podręcznik? No to jest temat rzeka i można mówić o tym długo. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy powiedzieć, to jest, że e-podręczniki będą uzupełniać podręczniki papierowe, nie mają ich ani wyprzeć, ani zastąpić, ale powiedziałbym nawet szerzej, one mają być w ogóle uzupełniać wszystkie inne pozostałe składniki procesu dydaktycznego czy procesu pedagogicznego, jakie w szkole istnieją, no więc oczywiście to jest podręcznik papierowy, to jest wykład, to są zajęcia, dyskusje, nie wiem, wycieczka szkolna, prace ręczne, jakieś manualne i wszystkie inne rzeczy, więc nie jest to jakieś nowe deus ex machina, panaceum na wszystko i coś, co zastąpi tradycyjne składniki procesu dydaktycznego, tylko oparty w nowoczesnym świecie technologii narzędzie, ważne dla no, naszych dzieci, młodzieży, które w tej chwili w tym otoczeniu technologicznym funkcjonują w sposób naturalny. Te, mówiąc w skrócie, podręczniki czy zasoby elektroniczne, które mają być użyte w
procesie dydaktycznym. To jest coś, co dzieje się niezależnie od jakiegoś programu rządowego, dzieje się samo z siebie, dzieje się na całym świecie, bo takie są po prostu wyzwania cywilizacyjne. Można powiedzieć, że od Alaski do Australii, tak, i od, nie wiem, Chile czy Argentyny, gdzieś tam znów do Alaski, na świecie są takie zasoby tworzone, są tworzone przez prywatny biznes, są tworzone przez programy rządowe, przez rozmaitych przedsiębiorców czy pasjonatów, no w rozmaity sposób i z rozmaitych pobudek, ale z jednym wspólnym fundamentem, to znaczy takim, że no, że tak się zmieniło społeczeństwo i tak się zmieniły dzieci, młodzież i nauczyciele, że jest to po prostu no, takim podstawowym już w tej chwili, czy ma stać się jednym z takich podstawowych narzędzi. To są, tu mamy dwa przykłady w tej prezentacji takich właśnie zasobów typu e-podręcznik. Zapraszam Państwa do własnych poszukiwań i eksploracji internetu, można dużo znaleźć takich przedsięwzięć. Tu mamy takie przedsięwzięcie o Sailor.org, to robi prywatna fundacja w Stanach Zjednoczonych właśnie tego typu, ja wiem, połączenie zasobów, usługi edukacyjnej. Tu z kolei jest przedsięwzięcie wspólne znanych uniwersytetów amerykańskich, między innymi Uniwersytetu Stanforda, Instytutu Technologicznego z Massachusetts, kilku wydawnictw również, jeżeli dobrze pamiętam, o nazwie CK12. No to pokazuje to po prostu jako przykłady takich rzeczy, które się dzieją w cyberprzestrzeni. Jak mówię, zachęcam też do eksploracji własnej internetu. Można sporo różnych ciekawych, lepszych, gorszych, bardziej, mniej nowoczesnych rzeczy znaleźć. Pytanie, które się czasem pojawia, to jest takie, czy polska szkoła jest przygotowana. To pytanie to się w ogóle pojawia, jak Państwo doskonale wiecie, w różnych kontekstach, tak? Na przykład, czy sześciolatki mają iść do szkoły, czy szkoła jest przygotowana, czy możemy uczyć jakiegoś przedmiotu nowocześnie, czy szkoła jest przygotowana. No, w kontekście podręcznika, czy szkoła jest przygotowana. Znaczy, odpowiedź na to pytanie, no to Państwo znacie jako praktycy lepiej niż ja, że to, ciężko tak powiedzieć zero-jedynkowo, no, niektóre szkoły lepiej, niektóre gorzej. Jest proces, który niewątpliwie jest procesem pozytywnym, że szkoły są coraz bardziej przygotowane, jest coraz więcej komputerów, tablic interaktywnych, pracowni mobilnych. Również nasi uczniowie mają coraz większy dostęp do internetu. Właściwie większość polskiego społeczeństwa ma możliwość taką technologiczną dostępu internetu, tam ponad 90% w sumie gospodarstw domowych jest jakoś tam objętych internetem, nie mówię, że 90% korzysta, to jest jak gdyby trochę inna sprawa, natomiast technicznie taka możliwość istnieje, nawet te obszary mniej gęsto zamieszkane ostatnio, w sensie nawet ekonomicznym jest ten dostęp do internetu tańszy od czasu no, dosyć znacznego obniżenia kosztów dostępu satelitarnego do internetu i rozwiązania takiego problemu tak zwanego sygnału zwrotnego, czyli uploadu z ziemi do satelity. No więc szkoły nie są może przygotowane w 100%, ale jest coraz lepiej i naszym zdaniem ta masa krytyczna, od której można już wprowadzać tego typu projekty, jest przekroczona. Wspomniałem o projekcie Cyfrowa Szkoła jako projekcie pilotażowym. Ten projekt obecnie jest w stadium takiej, jeżeli chodzi o te komponenty, które się zakończyły, w stadium pewnej ewaluacji, powiedzmy analitycznej, naukowej. No, projekt e-podręcznik trwa, ale w ogóle proces cyfryzacji edukacji to nie jest tylko jeden program rządowy, to jest to, co robią podmioty prywatne, wydawnictwa, podmioty publiczne. Jest to wieloletni proces, który będzie trwał i będzie kontynuowany i to też chciałbym, żebyśmy jak gdyby o tym pamiętali, że to nie jest jakaś całość skończona, tylko no właściwie perpetualnie będzie trwało, bo takie są uwarunkowania technologiczne i metodyczne. Bardzo ważnym elementem strategicznym projektu e-podręcznik jest
w miarę możliwości dostosowanie go do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zapisane w projekcie, jednym z naszych zadań jest, żeby podręcznik był dostosowany do takiej normy WCAG 2.0, to jest międzynarodowa norma dostępności dla uczniów z różnymi typami niepełnosprawności. Tam jest kilka poziomów tej normy, no, ponieważ niepełnosprawności są różne, prawda, no bo to jest jasna sprawa i oczywista, że czym innym są potrzeby ucznia niewidzącego lub słabowidzącego, czym innym osoby, która nie słyszy, więc przyjęliśmy pewien taki uśredniony poziom tej kompatybilności z tym standardem WCAG 2.0. No i to jest rzecz, która, jak mówię, no nie jest łatwa, ale która jest dla nas ważna, bo to ma pełnić bardzo ważną funkcję taką społeczną, integrującą, włączającą, a nie wykluczającą i musimy ten podręcznik dostosowywać do tych potrzeb. Wspomniałem już kilka chwil wcześniej, że podręcznik to jest ważny, ale jeden ze składników instrumentarium pedagogicznego, którym nauczyciele Państwo dysponujecie. No i tu trzeba sobie tą prawdę przypomnieć, że jest to, ponieważ jest to część instrumentarium, to znaczy, że jest to instrument, czyli narzędzie, no a tym narzędziem, podobnie jak wszystkimi innymi, właśnie typu wykład, podręcznik papierowy, czy wycieczka szkolna, czy wycieczka do muzeum, no to dysponuje nauczyciel i ten e-podręcznik będzie tak mądry, tak dobry, tak efektywnie wykorzystany, w jaki sposób będzie też no, efektywnym narzędziem i efektywnie wykorzystywanym dla nauczyciela i przez nauczyciela. I pomału zbliżam się do końca takiego osadzenia strategicznego, tak, no więc ważne jest, żeby traktować to jako narzędzie istotne czy wiodące, ale jedno z. Ważne jest, żeby był dostęp do jak największej ilości uczniów, również tych uczniów niepełnosprawnych, tak, z różnymi rodzajami kłopotów zdrowotnych. Ważne jest to, żeby pamiętać, że jest to proces ciągły i że dzieje się na całym świecie. A jeszcze na sam koniec chciałem powiedzieć o jednej ważnej takiej funkcji tego projektu, pewnej idei, która leży u jego podstaw, no i konkretu, który z tej idei wynika, jest pochodną. To jest to, że ten e-podręcznik będzie oparty na, tu chodzi o kwestie praw autorskich, będzie oparty na wolnych licencjach i wolnym dostępie. To znaczy w momencie, kiedy my zakończymy ten projekt, chcemy, żeby tym produktem końcowym była pewna platforma technologiczna, na której będą osadzone te treści podręcznika, w tym matematyka, na zasadzie wolnej licencji. Znaczy, żeby każdy mógł z tego korzystać, żeby mógł się do tego no, zasobu wiedzy dokładać i w sposób niekomercyjny, i w sposób komercyjny. To znaczy w pewnym sensie dla tych z Państwa, których interesuje w ogóle branża wydawnicza i takich przemysłów kreatywnych, można tak powiedzieć, że ten program rządowy tworzy nie tylko pewien zasób treści, ale również taką infrastrukturę dla innych podmiotów, żeby dalej kontynuowały budowę tych treści. I dotyczy to nie tylko treści, co ważne, ale również oprogramowania, samej technologii, kodu, oprogramowania właśnie technologicznego, także żeby można było z tego korzystać na zasadzie wolnej licencji. W ten sposób chcemy dołożyć naszą cegiełkę do ogólnego takiej pewnej idei czy praktyki rozwoju społecznego poprzez swobodnie dostępne treści, wolnego oprogramowania i tym podobnym wartości. No i to proszę Państwa mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o taki rys strategiczny. To jest ważny projekt, tak, i my uważamy, że mamy szczęście realizować coś, co jest ważne dla społeczeństwa,
dla edukacji polskiej i mamy nadzieję, że nie bez potknięć i nie bez różnych kłopotów, ale że idziemy w dobrą stronę. To ja chciałem podziękować Państwu za uwagę i dalej już będziemy już bardziej konkretnie mówić o tym, co zrobiliśmy do tej pory. Proszę bardzo.